Śnie pan i panicz Bazyl. Krzyknij na Bazyla. O, odwracasz się od widzów? Taki koteczek, widzicie? Taki koteczek. Haj, dzień dobry, ja i mój Mir. Witamy się bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj jest najpiękniejszy i mój pierwszy dzień w roku. Dzień mamy! Ja nie sądziłam, że ten dzień będzie jednak najwspanialszym dniem. Nie żadne walentynki, ślub, zaręczyny. Tylko cicho. No, no właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery! Kto się tak cieszy? Mamusi, tak. Moja zębulka. Powiedz, moja zębulka. Cieszę się, że mama przyszła. No. O matko, zawsze jest taka radość, jak wchodzę. Zawsze. No. Zawsze. O Boże, chodź do mamy. Co ty krzyczysz? Ale masz zęby. Pokaż widzom zęby. Jakie ty masz ładne, duże zęby. I szarpiesz mikrofon, tak? Nie, mikrofon nie jest smaczny, Laurka, wiesz? Ojej, no jaka radość, o matko, no. No dobra, już, już. Jakie ząbki! Jakie kochane ząbki! Tak, mamusi, kochane ząbki? Kocham Laurkę, kocham Laurkę. Jaki włos nam się rzucił, tak? Kocham, kocham, kocham. Ja już widzę po ogonie, kto to jest. No skoro tu jest Ryszard, Mir, to znaczy, że tu jest Rysiu. Ryszard, ty draniu, ohoho. Jadę jeszcze bardzo szybko do sklepu, znaczy szybko, no nie muszę szybko, nie? Mogę sobie, wiecie, 2 godziny w spożywce posiedzieć. Halo? A czemu? A, dobra. Myślałam, że coś się stało, weźmie z Hizu, jej. No dobra, no. Nie, jestem pod paczkomatem dopiero. No, no. No dopiero, no co ty, no luzuj, Franek. Dobra, słuchajcie, Dawid dzwonił. Weź no, rozłącz się. Nara, już, koniec. Koniec, gościu, ja jestem w samochodzie. Chciałam powiedzieć, że mamy koniec maja, nie? I sweterek. Czekajcie, muszę otworzyć sobie paczkomat. Boże, gdzie to jest ta aplikacja? Boże święty. I... jeszcze zaczęło padać. Uwaga, szkło. Co ja tu zamówiłam, że to jest tak zabezpieczone? A to? A ja muszę otworzyć już. A, to są dla Laurki, do kompania! Teraz wam powiem, co mamy na obiad. Ja to przygotowałam sobie szybciej, dlatego że tutaj jest tofu i chciałam, żeby ono nabrało smaku z tego sosu. Jest to gotowiec tikka masala. I słuchajcie, my dzisiaj będziemy to jedli z brązowym ryżem. Ja jestem zwolennikiem tego, że jak coś nie jest pszenne, ani nie jest białym ryżem, to znaczy, że jest niedobre. No jest zjadliwy, no nie jest zły. Jeżeli ktoś lubi brązowy ryż, no który jest 100 razy zdrowszy niż biały, no to polecam bardzo serdecznie. I tutaj mamy właśnie ten sos i przesmażyłam po prostu połowę cebuli, kostka tofu i zielona soczewica. I takie, wiecie, sycące. I do tego właśnie będę gotowała ryż. A naszymi ulubionymi nieustająco jest właśnie Tilda i ten oraz ten ostatnio kupiliśmy pierwszy raz na próbę, już mamy połowę opakowania. Stwierdziliśmy, że zużyjemy jeden, potem przejdziemy do tego naszego ulubionego, ale obydwa. Polecam wam w ogóle wszystkie ryże z firmy Tilda. Kocham, uwielbiam od wielu lat, kupujemy takie wielkie opakowania, 5-kilogramowe. Po prostu kocham i uwielbiam. Zawsze w internecie, na Allegro czy w Google szukamy najniższej ceny. On co prawda nie jest taki tani, zresztą w dzisiejszych czasach nic nie jest tanie, ale on w ogóle już też nie jest tani, ale naprawdę wart jest każdej złotówki. Pierwszą rzeczą, jaką zamówiłam, jest bardzo ładny, zobaczcie, grzeczny i chory, zaraz wam powiem, Mir jest chory po prostu. Tutaj jest druga rzecz, którą zamówiłam, rozsiadła się tutaj już. I trzecią rzeczą, którą zamówiłam, jest to, do Turcji bierzemy. To jest w myszkę Miki, zobaczcie. I on, jak tu dziecko siada, to nie wkłada nóg. To jest taki jakby ponton, można nazwać. I ono tutaj taki fajny daszek. Zamówiłam jeszcze inne, gdzie Laurka będzie mogła sobie nóżki włożyć. To było bardzo tanie, bo to kosztowało 29 zł na Allegro. Jak chcecie, to wam wrzucę link w informacji pod filmem. Jak zapomnę, to piszcie mi, że zapomniałam, nie? Żebym uzupełniła.
I słuchajcie, zamówiłam dwa baseny, one też były bardzo tanie, bo one były po 25 zł i zamówiłam dwa ze względu na to, że muszę się spakować na dwa wyjazdy jednocześnie, co wam mówiłam. Kto obserwuje ten wie, kto śledzi vlogi na bieżąco, ten wie. Są dwa takie same baseniki i one są fajne, bo mają takie dno, wiecie, nie takie sztywne, tylko jakieś takie piankowe, że dziecku będzie wygodnie. I to jest taki mały basenik, w razie czego, gdyby Laurka nie chciała w dużym basenie, to możemy jej, wiecie, przy leżaczku wlać wody, niech się tam chlupie czy coś takiego. I tak samo nad morzem. Czy na plaży możemy jej wody wlać, albo przed domkiem, jak będziemy, o ile będzie oczywiście pogoda, to dlatego zamówiłam dwa i ten kosztował 25 zł, też podlinkuję, jak zapomnę, to proszę mi przypomnieć. I tu jest czwarta rzecz, na której leży ta pierwsza rzecz, którą kupiłam, i to jest namiot na plażę. Tego do Turcji nie zabieram, u nas nad morzem jest bardzo wiecznie i stwierdziliśmy, że w ochronie może Laurka będzie siedziała, może nie będzie siedziała, może po prostu my się drzemniemy nawet na plaży z dziadkami i bardzo chętnie przetestuję, jak to się szybko składa i no nie przetestuję. Mir, no kocham Mir, o Boże, kocham Mir, o jeny. Co pani tu robi? Co? A wiecie, że ona nadal boi się tego liska z Fisher-Price'a? To znaczy, już jest mina, dobra, ja już go odkładam. Jeżeli on gra i stoi, to jest wszystko w porządku, ale w momencie, gdy on jedzie, bo on jeździ i on ma stymulować raczkowanie, to ona aż się trzęsie i płacze. Tak, nie, liska już nie ma, no mama już schowała. Słuchajcie, polecacie coś na Netflixie, bo ostatnio to jest Armageddon, bo wychodziło tyle fajnych filmów. Inaczej, tyle fajnych filmów się zapowiada po tytułach, po obejrzeniu zwiastunu, na przykład ten. Obejrzeliśmy 47 minut, nie da się dalej tego uciągnąć. To się zapowiadało świetnie. Widzicie? Pasek czerwony, obejrzeliśmy kawałek. Co prawda wyszedł drugi sezon Kto zabił Sarę, już obejrzeliśmy. I tak ogólnie nie mam na czym oka zawiesić. Jeżeli ktoś z was też oglądał i wyczekuje, to słuchajcie, oficjalnie druga część jest od 11 czerwca, także w końcu będzie co oglądać. Ale ja ogólnie z filmami to wiecie, że jestem taka jakaś pomieszana i wszystkim się coś podoba, mi się nie podoba, także podrzućcie mi coś dziwnego dla mnie. A ktoś z was to oglądał? No nie wiem, czy tego nie zaczniemy. Może to nas wciągnie? Zrzygam się. Laurka niedługo idzie drzemać. Ale w sumie się zmieścicie, zobacz. Ryszard, ty draniu. Ryszard, ty draniu. Potem się dziwić, że to prześcieradło takie pohaczone, nie? Ale nie, ogólnie to jest to prześcieradło, co wam mówiłam ostatnio, że ono jest do dupy. Po prostu, nie wiem, z trzy razy założyłam i zobaczcie, normalnie dziury są. Nie chodzi o koty, serio. Normalnie są, wszędzie są normalnie dziury. Takiego czegoś to już dawno nie widziałam. Gówno, wiesz, Rysiu? Gówno. Marwinka, mówią mi. Marwinka. Aż oddech trzeba złapać chyba w którymś momencie. Zobacz, co mama wymyśliła. Nic, tylko patrzeć, aż to spleśnieje. Słuchajcie, była resztka coli i zamiast to wylać... O matko, zobacz, jak ona zwrotna dzisiaj. I zamiast to wylać i wsypać coś do suchego, to... O. No i ogólnie nie miałam nic innego takiego jak groch i wsypałam trochę kaszy pędzel. We wczorajszym vlogu, znaczy w ostatnim vlogu, bo wczoraj vloga nie było, mówiłam wam, że nie mamy cateringu na Dawida urodziny. Jednak mamy, super, udało się. Słuchajcie, wiecie, Laurka... W tym momencie, Laurki, o, w ten sposób, ja nie jestem w stanie przygotować, znaczy inaczej. Wiecie, że ja jestem osobą, która gdyby się... Gdy trzeba, to się zesra zrobi, prawda? Ja bym to przygotowała, tak, ale ja bym padła na ryj, ale bym to przygotowała. Ale skoro mam taką możliwość zamówienia bardzo dobrego jedzenia, bez męczenia się w domu, no to dlaczego nie? Kiedyś przygotowanie na tyle osób jedzenia to była czysta przyjemność, do tej pory jest czystą przyjemnością. Nie, ja nie to, że ja żałuję, że ja mam dziecko czy coś, tylko nie wiem co. To ja już tego nie złożę na bank. Wiecie, o co chodzi? Zawsze jak ludzie to rozkładają, to później mają problem, żeby to złożyć. I chciałabym opracować to w domu, a nie w największym wietrze nad morzem. Teraz uwaga. Nie, to w ogóle się tu zmieszczę? Guma puściła. O kuźwa to napiera. Koty się wystraszyły. Jezu, gdzie tu jest przód? I teraz weź to złóż. O mój ty Boże jedyny, jakie to jest wielkie, czekajcie. Ale fajny, też wam wrzucę, chcecie? Wy ty? W informacji pod filmem, ja pierdzielę, ale czadziur. Jakbym pod nami.
odjechała, czekajcie, położymy tutaj, bo... Fajny, bo widziałam, że są z tymi basenami, ja z basenem w środku nie chciałam. Ja chciałam takie coś, żeby móc się schować, no bo jak jest woda, to co, cały czas w wodzie będziesz siedział? No, także tu fajny, bo ma takie długie. On kosztował 60 parę złotych chyba, jakoś tak. Fajny! Przecież to nie tylko nad morze, potem może się przydać gdzieś to na podwórku czy coś, ale fajne, no widać koty już są. Jakbym na piwak jechała, Boże, ja nie pamiętam kiedy ja byłam pod namiotem, ale bym sobie pojechała pod namiot, Marwinka, razem z tobą bym cię wzięła. Rysiu, ciebie też. Łamy się tu wszyscy wyśpimy, chodź Bazyl! Come on, Bazyl! Chodź! Chodź Mir! Chodź Mir! No chodź! Romantyczna noc w namiocie z Mirem! No Mir! Fajne Mir, powiem. Tylko weź to teraz, jak my to złożymy, Mir? I wiecie, co jest najlepsze? Że tu nigdzie nie jest namalowane, ani narysowane, jak to kuźwa złożyć. I teraz wyobrażacie sobie mnie na największym wietrze nad morzem? Ja pierdolę. Nie no, YouTube trzeba wpisać. Czekajcie, jest filmik. Tylko coś czuję, że ja zaraz będę musiała zadzwonić po teściową, bo ja będę to robiła 3 godziny, a Laurka niedługo wstanie. Trzeba się dzieckiem zająć. Ja pierdolę. Całuję, no ja pierdzielę, no. Ostatni raz, bo jestem cała mokra. I co teraz? Se powstrzymam. Czyżbym ja była genialna? Widzieliście to? Guma i niech to siedzi w cholerę. To się złożyło, ale nie w to jajko, co trzeba. Cholera jasna, no. Poszło mi dosyć zajebiście, patrzcie na to. Tu jest pokrowiec, nie? To. I co ja mam? Co? O co tu chodzi? Co mi się dwa namioty zrobiły? Ja pierdzielę po prostu. Ja wiedziałam, że tak będzie. Ja pierdzielę, widzę komara. O, sztygnoju. Dobra, jesteśmy zabity. Udało się, bo był nisko. Nie musiałam celować w sufit poduszką i później słuchać, że trzeba przynieść drabinę, żeby wytrzeć, bo jest plama. My na każdym oknie mamy siatki. Znaczy, no jeżeli ktoś nie wie, to teraz już wie. Praktycznie na każdym oknie mamy siatki. Nie mamy tylko na oknie tym tarasowym, balkonowym, na tym dużym. A tak to mamy wszędzie właśnie siatki. No i komary nam nie wlatują. Nie wiemy, co to są komary w domu, ale po prostu wiecie, no się otworzyło na chwilę. Jezu, wleciał. No wpadną, matko, kocha. Co nie zmienia faktu, że na pewno był nieproszonym gościem i już go tutaj nie ma. I teraz słuchajcie, co do tego namiotu, to ja nie uważam się za osobę mało inteligentną, bo wiem, że bardzo dużo ludzi ma z tym problem. Przynajmniej tak mi się do tej pory nadal wydaje, więc jeżeli wy też nie potrafiliście tego złożyć za pierwszym razem, to dajcie mi znać. Będzie mi niezmiernie miło, że nie jestem sama. Na pewno są takie osoby, które zrobiły to za pierwszym razem bez oglądania filmiku, więc... Wiecie, no my nie mamy niestety o czym porozmawiać, bo takie jest życie. No i słuchajcie, jeżeli w dzisiejszym filmie słyszeliście gdzieś, bo mi się wydaje, że ja takie coś mówiłam, że Milik jest chory, to nie przesłyszało wam się. Będę jechała z nim do weterynarza, dlatego będę nagrywała drugiego vloga i wtedy dowiemy się co i jak. Inaczej, to nie jest stan krytyczny, jeszcze nie umiera. Wiem, to jest głupi żart, ale jest wszystko na razie okej, ale prawdopodobnie jest chory. O tym wszystkim dowiecie się w jutrzejszym filmie, więc możecie trzymać kciuki, kto uwielbia Mirę, bo wiem, że każdy z was ma swoich ulubieńców. Jedni wolą Milika, Ryszarda, ktoś woli Malwinkę i oczywiście najukochańszy, najwspanialszy, wiecznie głodny, ciągle zdziwiony Bazyl. Ja ten namiot do wyjazdu zdążę złożyć, spokojnie, chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc dziękuję serdecznie za dzisiejszy dzień, proszę o kciuka do góry, subskrybujcie, róbcie co chcecie. Widzimy się w kolejnym filmie, do zobaczenia, cześć!